Poprzednio musiałem przerwać grę w tym miejscu, ale jestem znów z wami. Witam was znów serdecznie. Zagrajmy w klątwę. Ostatnio chimeryczny hazardzista dał nam... Nie dał nam, wygraliśmy w pojedynku z nim co? Zaraz zobaczymy. Wygraliśmy... To coś, chyba fałszywego denara. O tak. I go zabraliśmy ze sobą i słusznie. Ale będzie nam potrzebny sygnet, który jest w pobliżu. Zostawmy więc tutaj... Co możemy tu zostawić? Czaszkę. Zostawmy czaszkę właśnie. Teraz, no, wyjdźmy stąd. Tu, nie, nie tu. Gdzieś tu w pobliżu był sygnet. W lewą stronę teraz. Od nas. Od nas. I tu moglibyśmy zapłacić skąpcowi tym fałszywym denarem, ale wtedy... Zabrałby nam moc magiczną i musielibyśmy znów szukać kamienia, co raczej nie należy do przyjemnych rzeczy, bo trzeba się nałazić, bo tylko jeden z kamieni jest w danej sytuacji dobry, więc trzeba by nacisnąć odpowiedni kamień. Zabierzmy to coś. Dlaczego to coś jest nam potrzebne? To jest potrzebne... Zaraz. Sygnet był potrzebny do czaru bodajże pieczęci. Zaraz to sprawdzimy. Sygnet i czar pieczęci. Nie wiem dlaczego. Trochę dziwny dobór. Ale tak chyba było. A tu trzeba było czaru pieczęci użyć na skrzyni, żeby ją otworzyć. Czym? Nie czym. Ty mnie możesz, właśnie, zaklęcie, pieczęci. Udało się, hip hip, hura. Co w środku skrzyni jest? A w środku skrzyni jest czar alchemii. Przepiszmy więc czar alchemii. A, ale to nie wszystko, bo... Alchemia oznacza, że coś... Złoto przetopimy. A mamy fałszywego denara. Więc należy go zapewne przetopić w złotego denara. Nic prostszego, przynajmniej w teorii. A zobaczymy jak w praktyce. Tu była pracownia alchemika chyba. Tak jest, pracownia alchemika. Zaklęcie. No, będzie źle. Bo najpierw musimy coś przetopić. Aha, poza tym nie mam jeszcze przedmiotu do użycia czaru alchemii. Najpierw tu zostawmy denara. Teraz spróbujmy czar alchemii rzucić, ale to nic nie da, bo nie mamy jednego przedmiotu. I tu pojawia się problem. Trzeba będzie znów tam wrócić gdzieś w lewo, później w górę. Znów do tej skrzyni nieszczęsnej, której jeszcze nie otworzyliśmy chyba. Nie, otworzyliśmy, no co ja mówię? Co ja w ogóle mówię? W dalszym ciągu idziemy w lewo. Przed chwilą otworzyliśmy, minutę temu. A ja mówię, że nie otworzyliśmy. Dobra sobie. Idziemy więc w górę. I coś jeszcze mieliśmy chyba wziąć. Aha. Jeszcze jest taka jedna fajna rzecz.
zamknijmy najpierw te drzwi, to będę wam mógł pokazać tę rzecz, bo na razie jej nie widać. O, tu jest miecz. Co to miecz? Można go zabrać. A że zostawiliśmy fałszywego denara w pracowni alchemika, w piecu konkretnie, to zwolniło nam się miejsce na jeden przedmiot. Zaraz, tu gdzieś można było jeszcze iść. Ale to nie tu, chyba teraz jeszcze w lewo i dalej w lewo, tak mi się wydaje. Oj, owszem. Chyba, że mi się źle wydaje i stąd przyszliśmy, ale... No właśnie, jednak jest dobrze. Tu jest łańcuch. Węzeł gordyjski. Gordyjski konkretnie, który możemy... Musimy go zniszczyć jakoś. Spróbujmy mieczem, bo wody królewskiej się już pozbyliśmy. A, na szczęście tym razem miecz był potrzebny. A zaraz, a z tą tarczą coś można zrobić? Zdejmij. Może... Nie, no to produkt magii, zaklęcie. Alchemii na pewno nie, wiatru. Ten czar nie zadziała, siły. Ten czar nie zadziała, otwarcia. Ten czar też nie zadziała. Zimna. Ten czar nie zadziała. Pieczęci. Ten czar też nie zadziała. Alchemii to nie ma sensu żadnego. Ten czar nie zadziała. Co ja z tymi czarami tak dziś mam? Czyli żaden z tych czarów tu się nie przyda. Jakiś inny czar być może. Bo gdyby był dobry czar, to by było, że brak nam jednego przedmiotu. Znów. Znów skrzynia i znów stół i znów okna. Dzwonek. A do czegoż nam dzwonek? Nie podoba mi się to. Może jakiś kamień tu będzie, co? Nic. Są dwa okna i nic. A jednak można zobaczyć, być może jakiś znów kamień szlachetny tu będzie. Nie, puste miejsce. Można tu coś zostawić. Ale najpierw skupmy się na otworzeniu tej skrzyni. Zbadajmy ją. Ma jakiś taki ciekawy symbol na sobie narysowany. Pieczęć. Więc czar pieczęci. Skoro to jest pieczęć, to czar pieczęci się przyda. Przydał się. Zaiste się przydał. O nie. Kamień filozoficzny. Kamień filozoficzny. Podsłuż nam kamień filozoficzny. Może do czaru alchemii się przyda, więc coś trzeba zostawić znów niestety. Nie no, tu jest dzwonek. Tu jest dzwonek, więc tu. Tylko co zostawimy? Co nam się może już nie przydać? Co tu jeszcze mam? Miecz? No nie wiem. Niech będzie może miecz, a może... No dobra. Miecz. Zostawimy miecz. Muszę sobie chyba gdzieś to zapisać, że miecz jest tam, gdzie skrzynia jakaś. Dobra. A zaraz jeszcze spróbuję pójść w dół. Nie spróbuję, bo się nie da. No zaraz, zostawiłem przedmiot, ale muszę wziąć kamień filozoficzny, nie? Zapisałem, że miecz jest tam, gdzie skrzynia. Na lewo trochę. Najlepiej to by było sobie naszkicować mapę, ale nie chcę mi się bez przesady. Jakoś się w tym wszystkim idzie połapać. Zabrałem kamień filozoficzny, więc... Poprowadzę naszego bohatera do pracowni alchemicznej, znów. Tutaj też nie można było w dół chyba, prawda? Nie można było. I bardzo mnie to cieszy, bo... Nie będę teraz rozpraszał swojej uwagi i zajmę się
najbliższym zadaniem, czyli przetopieniem... Przetopieniem w złoty ołowianego, nie ołowianego, no. Fałszywego denara w denar złoty. O! To trzeba było powiedzieć właśnie. A co było, to było jeszcze tutaj w prawo. Klątwy prawie taka komnatówka jak z Montezuma Revenge. No zaraz, i tu znów w prawo. Może tamta gra była platformówką, ale też bardzo fajną. Grałem kiedyś jeszcze na Atari. Nie miałem sam Atari, ale... Kolega miał Atari. Również... Koleżanka miała Atari, ale to było... To było... 15-20 lat temu. Także już zdążyłem zapomnieć. Tu była pracownia alchemika. A na Atari fajne gierki były. Oprócz Montezumy, Spy Hunter. Lubiłem sobie pograć... Earthquake, Trzęsienie Ziemi. Taka gra była chyba też. Jakiś menadżer nawet piłkarski był. Zaklęcie. Alchemii nie. Tak, no, jak to nie. O! Proszę, jakieś wyładowanie. I co tutaj jest? Złoty denar i znów nad nim muchy latają, no. Nie uniesiesz tyle. A, trzeba zostawić coś, ale znowu jest pytanie, co zostawić. Nawet nie można nic zostawić?